Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś mam dla Was przekaz Luz de Maria de Bonilla z Argentyny z 27 grudnia 2022. Jest to orędzie Maryi. Proszę więc Was o wysłuchanie. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, przychodzę do Was, by Wam pobłogosławić i przynieść Wam moją matczyną miłość. Wiara jest konieczna, dzieci moje, po to, żebyście trwali w jedności z moim boskim Synem. Człowiek uduchowiony będzie przygotowany, by móc się ostać pośród tego, co się wypełni. Mówię do Was w czasie ludzkim. Przygotujcie się, dzieci. Bądźcie bardziej duchowe. To pilne. Przygotujcie się, proszę, dzieci, za pomocą tego, co macie. Przygotujcie się bez zwlekania. Zróbcie to w tej chwili. Nadchodzi chwila ciemności i moje dzieci, trwając w wierze i miłości braterskiej wobec siebie nawzajem, będą w stanie sobie wzajemnie pomagać. Umiłowane dzieci mego boskiego Syna, wojna dalej się toczy na całej ziemi, z większą siłą przynosząc głód, który stanie się powszechnym bez zatrzymywania się. Maleństwa moje, w ciągłych wezwaniach do tego, żebyście się przygotowywali, dom ojcowski nalegał, żebyście patrzyli na znaki, które zapowiadały to, co zmieni się w smutną rzeczywistość dla ludzkości. Bądźcie przewidujący. Zimno zastąpi ciepło, a ciepło zastąpi zimno. Trwajcie w gotowości. Napięcia między państwami staną się wojnami między krajami. Ludzkość będzie trwać w ciągłym niepokoju. Na różne kraje przyjdzie ciemność pośrodku wojny. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Indię, ich lud cierpi. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, nie zwlekajcie, uważajcie, dzieci. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, aby wiara wzrastała w imię posuwania się naprzód wydarzeń. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, wstrząsy trwają dalej, na większą skalę. Dzieci moje, jako matka mówię wam, żebyście wzmacniali swoją wiarę w Przenajświętszą Trójcę, po to, abyście zachowywali milczenie, rozważali i byli ludźmi, w których panuje miłość mego Syna, a żebyście nie grzeszyli, raniąc bliźniego. Dzieci moje, staniecie oko w oko ze swoimi grzechami. Będzie to trudne. Nie pogarszajcie tego, grzesząc przeciwko bliźniemu. Mój Syn cierpi z powodu ciężaru ludzkiego złego postępowania. Bądźcie pełni miłości bratniej. Pomagajcie sobie nawzajem. Szanujcie się i módlcie się, abyście nie wpadli w grzech. Bądźcie ludźmi pokoju i języka używajcie do czczenia Przenajświętszej Trójcy. Jako ludzie dobra, czcijcie mego Syna w duchu i prawdzie. Miłujcie swoich braci tak, jak mój Syn i ja was miłujemy. Nie lękajcie się. Czyż nie jestem tutaj ja, która jestem waszą matką? Ochraniam was, Mama Maryja. I tutaj jeszcze komentarz Luz de Maria. Bracia, błogosławione słowo Najświętszej naszej Matki stawia nas wobec tego poważnego i wstrząsającego scenariusza. Upływ czasu pozwala nam dostrzec bliskość tak wielu wydarzeń, które mogą nastąpić z prędkością promienia światła. Korzeniem tak wielkiego zastoju duchowego w człowieku jest dokładnie nieczułość wobec Przenajświętszej Trójcy. Obojętność wobec tego, co święte. Brak miłości wobec bliźniego oraz pragnienie, by być czymś więcej niż nasz brat. Musimy pracować nad tym, by bardziej należeć do Boga, by się umacniać i bardziej zagłębiać się w poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
po to, aby bardziej Go kochać. Nie zaprzeczajmy temu, co zostało nam powiedziane w poprzednich orędziach, które być może lekko i nieuważnie odczytywaliśmy. Bracia, nie jest to czas na to, by żyć w być może, lecz to jest czas na przygotowanie przed oblężeniem. Amen. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z Was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja Wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.